byliśmy wczoraj tam w takim. Polskie miasto, usytuowane w pięknej dolinie Wyżyny Podolskiej u stóp 12 przepięknych malowniczych wzgórz. Centrum miasta Góra Bomby. Nazwa miasta poszła od krzemienia. Tego mineralu w krzemieńcu dookoła jest obfitość. Historia krzemieńca zaczyna się z IX wieku. Z IX po pierwszą połowę XII i ruski język. Druga połowa XII, pierwsza XIV, Galicko-Wołyńskie księstwo. W 1241 przychodzą tu Tatarzy Batuchana i nie zdobywają pierwszą fortecę, która była tutaj drewniana na skałach. O tym mówię o Tata Blicze, pamiętam. Z XIV wieku za Kazimierza Wielkiego zaczyna się budować kamienna twierdza. Ta twierdza była jedna z najsilniejszych twierdz na wschodnim pasie umocnień Rzeczypospolitej. Wspaniały rozwój Krzemieńca zaczyna się z XVI wieku, gdy w darze od Zygmunta Starego otrzymuje Krzemieniec wraz z twierdzą króla Wawona. To był pierwszy wspaniały rozwój Krzemieńca. Do dziś góra nosi nazwę Bonny i tam w tej części to przedmieście była wybudowana za czasów Bonny, wybudowany szpital. I do dziś ta część przedmieścia nosi nazwę Bonówka. Twierdza była nie do zdobycia. Tylko jeden raz była zdobyta. Tu rezydowała Bonna w ciągu 20 lat. Z 1556 po 1556 do wyjazdu Bonny do Włoch. Drugi taki rozwój wspaniały Krzemieńca nastąpił z początku XVIII wieku, bo Krzemieniec słynie przede wszystkim jako miejsce urodzenia poety Juliusza Słowackiego, miejsce pochowania jego matki Salomeje Bekiu i oraz jako siedziba liceum Krzemienieckiego. Idziemy, ja wszystko pokażę. To drugi ten rozwój wspaniały zaczyna się od 1805 roku. I trwa do 1832. Po powstaniu listopadowym unikatowa uczelnia, która rozsławiła Krzemieniec na cały świat, została zamknięta. I dorobek, wszystko co było w liceum, z nakazu cara Mikołaja I, włożono wszystko w ciągu 4 lat. Do Kijowa. I tam powstał na bazie liceum Krzemienickiego uniwersytet. Oni o tym wiedzą. Tak, to była tak. Unikatowa, jak mówiłem, uczelnia. 10 lat nauczania. No i było dużo polskich, biblioteka zawierała bardzo dużo biblii polskich. 50 tysięcy tomów też wywieziono do Kijowa. Część przepadła, rozekradli, część dowieźli. No i wozili drzewa ogrodu botanicznego. Najlepsze okazy pozostały wywiezione do Kijowa. Z tej góry przepięknie widoczna jest Laura Poczajowska. Za Zygmunta Starego wybudowano pałac. Wieża budowana przez księcia litewskiego Lubarta. Ta wieża budowana przez idziemy, zobaczymy Krzemieniec, bo Krzemieniec usytowany na przestrzeni do 8 km. Centrum starowiecznego Krzemieńca my zobaczymy. Centrum jest 3 kościoły i jeden najmłodszy kościół, bo po powstaniu listopadowym kościoły z nakazu cara Mikołaja I zamknięta. Polacy, liczba których wtedy było około 3000, nie mają gdzie modlić się, modlą się w prywatnych mieszkaniach. I wtedy na tym miejscu przejazdem do Poczajowa stał car, już Aleksander II.
Polacy zwrócili się listownie z prośbą, żeby dał zezwolenie na wybudowanie nowego kościoła. I takie zezwolenie otrzymał. Na tym miejscu, tak tycnął palcem, burgomistrz przyzwał do siebie i mówił, co tam? Tam ogród. Ja daję 60 tysięcy, kupcie ten ogród, a reszta niech to będzie pierwszy fundusz. Ojciec zamku, a syn dał zezwolenie na wybudowanie kościoła. Ten kościół był wybudowany w ciągu 4 lat, z 1853 po 7. Ten kościół za komuny był jedyny na Wołyniu, którego komuna nie zamknęła. Dzięki pomnikowi Juliusza Słowackiego. A później chcieli ten pomnik wywieźć do Moskwy. No Polacy tu mówili tak, że zabieracie u nas ten pomnik, a Słowacki był jako rewolucjonista. A tak, a my o tym nie. My widzieli to. Znali o tym, że to, no tak, że to. I tak pozostawili ten pomnik. I ten pomnik jest to dziś wspaniały pomnik, tak? No a Słowacki, który urodził się w 1809, a w 1909 usytowano tu otwarto pomnik w lewej nawie kościoła. Z bardzo pięknym napisem, z wiersza Testament mój, lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei. I tak pozostał ten pomnik i kościół. To był jedyny kościół na Wołyniu, bo zdewastowano, zamknięto na Wołyniu około 180 kościołów. A ten czynny był i zakon. Było tak, że w 50-tych latach nie było w ciągu 10 lat proboszcza. Była taka pani Irena Sandecka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, i ona tu wszystko organizowała. I nawet w razie potrzeby pochówki na cmentarzu katolickim. Ale gdzie, a czy jakiś ksiądz dojeżdżał? Dojeżdżał. Z usług korzystali się z usług przyjezdnych kapłanów. A z 1955 przysłano tu nowego, młodego księdza Trofimiak. Już biskup i teraz... Teraz biskupem jest, tak? Tak, biskup jest. Także my Trofimiak. Z tego dumni, że tak. Nasz ksiądz... Tak, z Krzemieńca. Tak, z Krzemieńca. No to jest przeważnie powojenne budynki, bo tych dowojennych budynków nie było. W czasie dwa razy bombardowanie. Pierwszy raz bombardowali Niemcy, a drugi raz bombardowali Sowieci. To zniszczyli mnogo, dużo. Tu była, jest, to była Hotel Bona. O tam ten piękny budynek. Jeżeli w Krzemieńcu wy zobaczycie architekturę, o na przykład, o ten budynek, to jest polski budynek. Tam dalej budynki mają architekturę, to jest polski. To trzeba powiedzieć tak, że 8 września przyjechał do Krzemieńca korpus dyplomatyczny i rząd polski z 1939 roku. Jakiś szpieg nadał i zainstalował się rząd polski w Bonie. Jakiś szpieg nadał po racji Niemców, że Polska była na góra i Bona. Z 14 w nocy rząd polski przywieźli paliwa z Rumunii, bo tu zabrakło paliwa i wyjechali. A 15 o 10 przyleciało 3 bombowce niemieckie i zbombardowali górę. Także bomba tam jest tam upadła z tej strony. Chcieli na pewno tą wieżę. Dwie z tej strony, dwie z tej strony. I wtedy bardzo wielka panika, że wszystko pouciekało w góry, las. Także prawie kilka dni tu było pusto. No a później
17 września вкрутили ту больше репрессии и началось. Репрессии przeciwko wybitnych ludzi Krzemieńca i profesorów liceum Krzemieńskiego. A w 1941 wkroczyli Niemcy do Krzemieńca 3 lipca, a 28, 9 i 30 lipca pod Górą Krzyżową policja ukraińska pod dowództwem gestapo strzelała kwiat inteligencji. No, 15 lat temu tu był, przysłali nowy ksiądz i ksiądz Szczerba dobił się, że szczątki poległych, rozstrzelanych, przyniesiono do kościoła katolickiego, do cmentarza katolickiego. Idziemy, zobaczymy, bo tutaj Wiśniowiecy budowali i Zbarascy budowali i Potomcy budowali. A o ten piękny budynek, o tam z kopułą taką, tak. To jest fundusz Piłsudskiego. Piłsudski lubił Słowackiego, często przyjeżdżał, mówiąc, że Słowacki po duchu królom podobny. I oprócz tego tutaj szkoliła się córka Piłsudskiego w 30-tych latach. Aha. Bo jedyny na całą Polskę w 30-tych latach tu była szkoła Szybowcowa. A ona bardzo lubiła awiację, a w czasie wojny była pilotem RAF-u. Tak, że ten budynek wybudowany w 30-tych latach, to jest jeden z najpiękniejszych budynków Krzemieńca, ocalał dzięki temu, że w czasie niemieckiej okupacji, 42-43 rok, tu był szpital niemieckich oficerów. Centrum. Ten kościół to jest pojezuicki kościół, obecnie jest cerkiew prawosławna kijowskiego patriarchatu. To jest kościół królewski, budowany za czasów królowy Bony w 1840. Oddano prawosławnym i prawosławni robili na cerkwi. Także tu był kościół i tu celi franciszkanów. Czyli tu byli ojcy jezuity, naprzeciwko ojcy franciszkanie i reformacja. No to był centrum, tu był ratusz, no z XIX wieku rozebrano. I trzeba powiedzieć, że do II wojny światowej w Krzemieńcu było około 30 tysięcy mieszkańców, około 4 tysięcy Polaków. 8 tysięcy Żydów, 14 czy 15 Ukraińców i około 3 tysiące innej narodowości. Przeważnie to byli Ormianie, bo targowla była w Krzemieńcu w rękach Ormian. No i dalej. Oto było, to była dzielnica żydowska, obecnie tam rosną drzewa. I w 1942, w lipcu, o tej porze, policja ukraińska pod dowództwem gestapo rozstrzelała wszystkich. A to nie Niemcy byli? A Niemcy kierowali tylko gestapo, aha, a tak. Natrawili ukraińską policję. Jak robili, to były takie stoły, koniak, kiełbasy, tak. I zamykali chaty i podpalali. Tak, pierwsza, znaczy Żydów trzeba było odzież ściągnąć i gołym iść do... A były krzyki, a krzyczały dzieci. To było niesamowicie. I rozstrzeliano 13 tysięcy. 5 jeszcze z innych miejsc, bo tu było takie... Nie, to nie tylko dla Krzemieńczan, a jeszcze wozili się do... ze Zbaraża, Wiśniowca, Dubno i innych. Było 3 synagogi. To pozostała jedna tam stacja autobusowa, malutka synagoga, jedna spalona i poderwana wielka synagoga w centrum miasta. To jest cerkiew luterańska. To przerobiona, to była restauracja. Ze Stanów Zjednoczonych przyjechali
luteranie i kupili ten walący, walił się już ten, ta restauracja waliła się i przerobili na cerkiew. To jest cerkiew unicka, cerkiew luterańska i 12 cerkiew prawosławnych, monaster żeński tak. pod egidą Lawry Poczajowskiej. Mhm. To jest około 100 tak. sióstr, tu, a w Lawrze Poczajowskiej 300 mnichów. No i ta z kamienia budowana, a ważną rolę odegrywa zaprawa. Zaprawa wtedy robiona tak. W jamę zasypano wapno, rzucano kości zwierząt i jajka, przeważnie kur. Zalewano wodą. No, skończył się ten proces i jeszcze na 20 lat w ziemi powinno było być. Wtedy wapno brali to, rozwodzili mlekiem i dodawali piasek. I oto trzyma już 600 lat. W 1648, gdy zaczęła się wojna Ukraińców z Polakami, pod dowództwem na Ukrainie Bogdana Chmielnickiego, to jesienią 1648 tu przychodzi jeden z oddziałów Maksyma Krzywonosa zdobyć twierdzenie. Oblęgają, trzymają w oblężeniu 1,5 miesiąca. A wtedy wskutek zdrady części załogi ukraińskiej podstępem zdobyta twierdza pozostała spalona, zniszczona i już ją nikt nie oddał. I rokiem, a miasto dzwoni nad Szmernym Potokiem, gdzie konwalijom woniące lewady biegną na skały pod chaty i sady, jeśli tam będziesz, duszą mego łona, choćby z promieni do ciała wrócona, to nie zapomnisz tej mojej tęsknoty, która tam stoi jak archanioł złoty, a czasem miasto jak orzeł obleci i znów na skałach spoczywa. Powietrze lżejsze, które cię uzdrowi, lałem z mej piersi mojemu krajowi. Tam stoi góra Bonny, ochrzczona imieniem, większa nad inne, miasto panujące cieniem. Stary posępny zamek, który czołem trzyma, różne przybiera kształty, chmur łamany wierem i w dzień szczelnie z błękitnych spogląda oczyma, a w nocy jak korona kryta żalu kirem. Często szczerby wiekowe przesuwa powoli na srebrzysty księżyca wschodzącego twarzy. Poemat godzina myśli Juliusz Stolc. Ten wiersz przekształcono o dwa języki, ukraiński i rosyjski. Recytować? Nie? Po ukraińsku. Po ukraińsku, dobrze. Po ukraińsku. Якщо ти будеш у моїй країні, де ікла котить хвилі свої сині, де гори пнуться у блакить високу, а місто дзвонить на срібному потоку, де уквітчені конваліями луки біжать по схилах до міського бруку, якщо там будеш, душа моя, моя хоч з променя поверне на дотіла мою журбу, ти вспом'янеш тім краї, вона, мов ангел, золотий ширяє, а часом лине, як орел крилатий, і знов сіда на скелі спочивати. Свіже повітря, мов цілющу воду, там лив грудея рідному народу. Там є гора, Бонне наймення має. Ну, а по-російську то ні. Далі. Зелено України і кохано дівчини. Хей, 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 совколи, обміяйте гури ляси доли, дзвони, 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 дзвонечку, мой степовий скоронечку. Хей, 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 соколи, обміяйте гури ляси доли, дзвони, 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 дзвонечку, мой степовий, дзвони, дзвони, дзвони. Як повідав старий Гураль, буде Польська, аж по Уралі, за Уралем бендохіни, вас не буде, скурви сини. Хей, 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 соколи, обміяйте гури ляси доли, дзвонь, дзвонечку, мій степовий скоронечку. Хей, хей,
Hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Jedna, druga, bomba atomowa, Polska wróci znów do Lwowa. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, skowroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak, ciało. Jak gdy idę w Krzemieńcu, widzę i idzie człowiek. Ja podchodzę, dzień dobry, dzień dobry, a pan pyta, a jak wy wiecie, że ja Polak? A ja mówię, Polak Polaka widzi z daleka. Zobaczył Polak i już tam widać.